Siemano, Piotr Paweł Przywarski, moi drodzy, witam Amsterdam. Z plecaczkiem już jak widać trzeba opuszczać miasto i kierujemy się do następnego punktu. Te dwa dni w Amsterdamie dosyć intensywne. No co się zrobi, wtedy trzeba było szybko wszystko, wiecie, jak to w podróży, poogarniać. No i zawijamy się z miasta. No z rana przy dzielnicy Czerwonych Latarni delikatny syf, co oznacza, że wczoraj było mocno, dosyć. No to wszystko było wypieprzane. Masakra. Siemano, czary mary, moi drodzy. Witamy po 4 miesiącach znowu w kraju. Raz, dwa, trzy. Siemano, witam serdecznie. Piotr Polo Przywarski. Jeżeli oglądaliście kiedykolwiek moje vlogi, to najprawdopodobniej wiecie, gdzie znajduje się ta ściana, którą widzicie za mną. Oznacza to jedno, że ja jestem już w Polsce, jest wszystko ok, czuję się dobrze, mam się dobrze i jestem na właściwym torze, aby, można powiedzieć, kontynuować niebawem kolejną podróż. Wróciłem do domu z Amsterdamu i na dobrą sprawę podczas całej drogi nie nagrywałem. Jechałem samochodem, dziękuję ludziom, którzy mnie zabrali. Rozmawialiśmy, nie było sensu po prostu nagrywać, nie wiem, tego co jest za oknem, ponieważ cały czas jechaliśmy bez żadnych przerw, bez żadnych pauz. Dojechaliśmy bezpośrednio, wszystko skończyło się bez żadnych problemów. Co do całego wyjazdu, jeżeli oglądacie pierwszy raz, jeżeli oglądaliście wcześniej, może przebywałem 4 miesiące w Afryce i jestem w stanie stwierdzić, że żaden kontynent nie zniszczył mnie tak psychicznie chyba i fizycznie jak kontynent afrykański. Byłem w Azji, spędziłem łącznie ponad rok. W obu Amerykach północnej, południowej spędziłem około 7 miesięcy i teraz 4 miesiące w Afryce i stwierdzam, że te dwa kontynenty, w sumie 3 kontynenty, które wymieniłem, czyli obie Ameryki oraz Azja, nie dały mi tak chyba popalić łącznie jak podróż po Afryce. I teraz sobie ktoś może powiedzieć, co tam, chłopie, Afryka, ja to byłem w Tanzanii na wakacjach, było zajebiście, albo byłem w Kenii na wakacjach, było zajebiście. Transportowanie się po krajach afrykańskich w dobie tak zwanego wariata, czyli zamkniętych granic, robienia testów, za wszystko płacenia więcej, naprawdę męczy psychicznie świadomość, czy uda wam się tą granicę przekroczyć, czy nie. To nie jest tak, że idziecie na granicę danego kraju i mówicie, ja tutaj mam test, albo ja tutaj mam wizę i proszę mnie wpuścić. Wszystko zależy od urzędników, którzy chcą łapówkę, może jej nie chcą, a może po prostu was nie chcą przepuścić, jak tak mieliśmy sytuację na przykład z Zimbabwe do Zambii, gdzie kompletnie nas nie chcieli wypuścić już z kraju, gdzie mieliśmy wszystkie dokumenty przygotowane. Dodatkowo ten okres, można powiedzieć, 2 lat podróży po tych kontynentach wymienianych wcześniej nie sprawił tylu problemów z moim organizmem, co kontynent afrykański. Kontrolowałem się bardzo, jeżeli chodzi o jedzenie. Ktoś może powiedzieć, że jadłem źle. Kontrolowałem też budżet i nie ukrywam, że przekroczyłem go o ponad chyba 20% został przekroczony budżet. Stwierdzam, że Afryka jest najdroższym kontynentem, na którym byłem. Chyba na dobrą sprawę jest porównywalne do tego, co było można powiedzieć, w Australii. Jeżeli chodzi o noclegi, na przykład o jakościówę tego wszystkiego.
Dodatkowo, mówię, jedzenie było bardzo kiepskiej jakości. Kiedyś czytałem komentarz: Piotrek, dołóż sobie dolara czy dwa do każdego posiłku. Gdybym musiał dołożyć dolara czy dwa do każdego posiłku, który spożywałem 3-4 razy dziennie, razy te 100 dni, to na dobrą sprawę wyszłaby pokaźna suma i mówię, budżet został po prostu przekroczony. I czułem się najgorzej zdrowotnie, wielokrotnie nie pokazywałem tego na kamerze, bo nie chciałem dać o sobie poznać. Nie o to dochodziło, ale jeżeli chodzi o problemy żołądkowe, zaczynając od Tanzania, dobrą sprawę, załapaliśmy jakąś bakterię i około miesiąca czułem się tak fatalnie, że nie wiedziałem, co jest grane. Czułem się bardzo źle, byłem zniszczony. Nie wiem, czy to po mnie widać, ale schudłem 8 kg. Nigdy nie dopuściłem się do takiego stanu, pomimo że jadłem bardzo dobrze. Niestety bakterie ze mną wygrywały. Jadłem wszystkie co możliwe leki, dzwoniłem po lekarzach, tak więc naprawdę uwierzcie mi, że było kiepsko. Przez całą Tanzanię, przez miesiąc czułem się naprawdę tak źle, że nie wiedziałem, co jest grane. Pojechaliśmy do Kenii. W Kenii było chyba 2 czy 3 dni ok. Później znowu były problemy żołądkowe. Po prostu nie chciałem, wiecie, martwić tym moich rodziców oglądających filmy, martwić gdzieś tam moich bliskich. Pojechałem do Kenii, w Kenii czułem się też średnio. Następnie Egipt, który przez pierwsze chyba 10 dni był, że tak powiem, najlepszym odpoczynkiem, jaki mogłem sobie sprawić po tej całej podróży. I później znowu w Egipcie zachorowałem po raz kolejny, dostałem gorączki, telepałem się, było jakieś 45 stopni, mi było zimno, leżałem pod kocem, musiałem się wypocić. Kolejnego dnia robiłem test na wariata, oczywiście wyszedł negatywny i wracając do Europy dalej miałem problemy żołądkowe, kupując, słuchajcie, nawet leki na zatrzymanie. Niestety nic mi nie pomogło. I dopiero, można powiedzieć, wyjeżdżając z tego Amsterdamu, poszedłem jeszcze raz do apteki. Poradziłem się i okazało się, że to były problemy związane z brakiem snu, ze zbyt częstym zmienianiem miejsca, zmęczeniem organizmu i ilością stresu. Więc tak się wydaje, co może być stresującego w podróży. Ale naprawdę jest wiele czynników, tym bardziej, że jeśli nie wpuszczą was na pokład samolotu, to tracicie naprawdę spore pieniądze, bo często wiza, którą macie wykupioną do danego kraju, test na chwilę obecną, plus sam lot, który nie był najtańszy, powiedzmy lot na trasie Kenia, Egipt kosztował mnie 1000 zł, a lot Egipt, Włochy, który był na bardzo podobnym dystansie, kosztował mnie 17 euro. Tak więc różnice są ogromne. Siemadero, z tej strony jak to daleko? Klaps! Lecimy! Moi drodzy, 24 sierpnia w Warszawie o godzinie 17 w Kinotece wraz z Polo rozwalamy system. Polo rozwalamy? Rozwalamy. Będziemy opowiadać o Afryce, o dwóch różnych podróżach. Polo opowie o swojej podróży, a ja opowiem o czteromiesięcznej podróży na hulajnodze i autostopem z północy na południe Afryki. Opowiem wam o kilku inspirujących osobach, które miałem okazję poznać w drodze. Między innymi o podróżniku, który jest niewidomy, a podróżuje. O dziewczynie, która podróżowała samotnie rowerem po Afryce i zapragnęła w tym czasie mieć dziecko. No i oczywiście, co się wydarzyło, powiem wam później. No i też o chłopakach, którzy kręcą biznes w mieście śmieciarzy na północy Egiptu w Kairze. Kochani, wejścia za darmo, zabieramy znajomych, byłych, całą rodzinę i widzimy się na miejscu. Kto pierwszy, ten lepszy, ponieważ ilość miejsc ograniczona. Elo, yo! Moja część Afryki będzie nieco zbliżona do tej, o której mówił Tomek. Ja próbowałem robić podobną trasę od południa Afryki na północ. Niestety w czasach wariata Dawida 19, tak zwanego, podróżuje się nieco ciężej. Między innymi zobaczycie przekraczanie granicy w Lesoto, troszkę na nielegalu, kilka niebezpiecznych akcji, między innymi w Nairobi, gonienie przez nagiego mężczyznę w Malawi, dużo, dużo ciekawych rzeczy. Słuchajcie, tak się bawią ludzie. Zobaczcie, impreza w ciągu dnia. Godzina 12 w południe. Niekoniecznie takich turystycznych
i oczywiście piękne widoczki. I oczywiście zapraszam Was wszystkich do Kinoteki 24 sierpnia, moi drodzy, godzina 17. Bądźcie na czas, bo może zabraknąć miejsca. Widzimy się, elo! Afryka jest najtrudniejszym kontynentem, mówię, pod względem takim też chyba logistycznym, ponieważ, nie wiem, jak jedziecie do miasta, pytacie ludzi w hotelu, gdzie jest stacja autobusowa i ludzie tego nie wiedzą, bo tych stacji autobusowych jest kilka, z reguły żadna nie jest oficjalna. Tutaj są jakieś, z tego miejsca jadą tutaj, z tego jadą tutaj. Trzeba było się pytać, trzeba było bardzo dużo rozkminiać, z reguły nikt nie wiedział na tyle, żeby można było spokojnie pojechać z taką, wiecie, taką pewną głową, że po prostu pojedziemy w to miejsce i tam ten autobus będzie. Z reguły dzień wcześniej chodziliśmy po jakichś stacjach, po miejscach, gdzie jeżdżą autobusy i pytaliśmy ludzi, czy odjeżdża stąd autobus do miejsca tego czy tego. Dodatkowo najgorsze było to, że czasami sytuacje, kiedy wyrabialiście wizę do jednego kraju, nie zdążyliście jej dostać i za chwilę zamykali Wam kraj. Między innymi dlatego zrezygnowaliśmy z podróży do Rwandy oraz do Ugandy, ponieważ Uganda zamknęła się całkowicie. I jeśli chciałbym pojechać z Kenii do Rwandy, no to musiałbym zapłacić $50 za wizę i $100 za wariata. I musiałbym wyjechać z tej Rwandy jeszcze raz przez tą Tanzanię. Powiedziałem Tanzanię czy Kenię? Już nie pamiętam. Z Tanzanii do Rwandy, czyli $50 wiza, $100 wariat. Powrót do Tanzanii znowu. $100 wariat, $50 wiza. I później trasa, wcześniejsza trasa do Tanzanii, również $100 wariat, $50 wiza. I później przejechanie granicą lądową do Kenii, znowu $100 wariat, $50 wiza, czyli Wam wychodzi, słuchajcie, jak dobrze liczę, $600 na dzień dobry, mniej więcej w okresie 3 tygodni, miesiąca, czyli wjazd do Tanzanii, później Rwanda, Tanzania i Kenia. Gdyby nie było takich problemów z właśnie testami, byłoby łatwiej, jeżeli chodzi o podróżowanie, bo naprawdę no sporo wydaliśmy na wariatę i myślę, że około miesiąc takiej podróży moglibyśmy pokryć kosztami testów. Widzieliśmy, na co się piszemy, oczywiście w żaden sposób nie narzekam, po prostu to są czysto informacyjne treści. Jeżeli Wy wybieralibyście się kiedykolwiek do Afryki, jeżeli chcecie jechać teraz bardzo, śmiało, można jechać, ale jeśli możecie poczekać, chcielibyście odwiedzić Afrykę kiedyś, w czasach lepszych, kiedy nie będzie takiego reżimu z robieniem testów, to polecałbym. Dodatkowo raczej mieli w dupie to, czy macie szczepionkę, czy jej po prostu nie macie. Nikogo to nie interesowało. Oni po prostu chcieli, żebyście zrobili test i to najchętniej u nich w kraju. Więc można się kłócić, ale jeśli ktoś był w Afryce, ten wie, o czym mówię. Jeśli nigdy nie byliście w Afryce, myślę, że nie ma sensu się wypowiadać i kłócić się z ludźmi, którzy byli, nie wiem, na podstawie filmów u innych. Dodatkowo też te jedzenie, które mówiłem. Jadąc do Afryki miałem zupełnie inne oczekiwania, spodziewałem się, że to jedzenie będzie lepsze. Wielokrotnie widziałem na zdjęciach czy filmach to jedzenie, które wyglądało smacznie. Wiecie, kultura, napływ kultury hinduskiej, jakieś samosy, curry i w ogóle jakieś, wiecie, tikka masala. Mówię, o kurczę, będę jadł dużo indyjskiego jedzenia. Większość, w sumie prawie każde jedzenie indyjskie, które było nazywane jedzeniem indyjskim, nie smakowało w żaden sposób jak jedzenie indyjskie. Te potrawy, takie jak na przykład samosa, które również powinny być smaczne i dobrze doprawione, z reguły były po prostu puste lub miały wsadzonego kartofla, aby się zapchać. Niestety to jest jedzenie robione dla ludzi, którzy są ciut biedniejsi i tam nie ma sensu wkładać, nie wiem, mięsa,
bo ich na to po prostu nie stać. Tam trzeba włożyć coś, co będzie najtańsze i coś, co się sprzeda. Tak samo dostęp do warzyw oraz owoców. W niektórych krajach, takich jak na przykład Malawi, nie wiem, chodziliśmy czasami 3 km na bazar, żeby kupić owoc i się okazywało, że był albo niedojrzały banan, albo mandarynka i naprawdę ciężko było kupić owoce. I teraz ktoś powie, ale ja byłem w Tanzanii i ja widziałem, że jest mnóstwo owoców. Tak więc proszę, nie porównujcie dwóch krajów na tym samym kontynencie. Kontynent jest ogromny. Ponad 50 krajów jest, słuchajcie, w Afryce. Tak więc nie można porównywać jednego do drugiego, bo jak my przejechaliśmy z Malawi do Tanzanii, ja byłem w ogromnym szoku, że można kupić sobie awokado, że można kupić sobie banana, tak wiecie, z autobusu, bo w Malawi można było kupić Coca-Colę albo ciastka na przykład, jakieś tam, żadnych owoców, żadnych warzyw do autobusu. Było naprawdę krucho, jeżeli chodzi o ten temat i było drogo. Tanzania była zdecydowanie tańsza i był większy dostęp do wszystkiego. Ale teraz w skrócie, ja jestem w domu, żyję, mam się dobrze i na dobrą sprawę niedługo już wyjeżdżam. Przyjechałem tutaj załatwić tylko i wyłącznie takie sprawy jak dentysta, a kompletnie zapomniałem o tym powiedzieć. Dentysta w Egipcie spieprzył mi zęba, który mi po prostu bolał i okazało się, że gość, który zrobił mi zęba, po wszystkim powiedział mi, że on jednak nie umie robić kanałowych zębów. On jest specjalistą od koronek. Ale stwierdził, że mi go zrobi, a później kolega mi go skończy. Tak więc, no słuchajcie, to dużo po prostu później czynników stresujących wchodzi na łeb, bo zaczął mnie boleć ten ząb we Włoszech i jak zapytałem gdzieś tam w hotelu, ile kosztuje zrobienie kanałowego, to ktoś mi powiedział, że około 2000 euro. Tak więc stwierdziłem, że trzeba się pomału zawijać. Tak więc, jestem w Polsce, wszystko jest należycie zaplanowane jak trzeba. Czekam, aby kupić po prostu nowego laptopa. Już się zaopatrzyłem w nowe dyski, żeby wszystko, słuchajcie, było jak należy. Zaopatrzyłem się, słuchajcie, w kompleks wszystkich możliwych witamin, co by tutaj nawodnić organizm, bo mówię, był wypukany, schudłem 8 kg. Zacząłem znowu teraz jeść CBD, pewnie w którymś z odcinków powiem wam, co tam stosuję sobie od chyba pół roku. Chcę po prostu wejść na właściwy tor odżywiania się, żeby trochę głowę nastawić. I najważniejsze, za kilka dni wyjeżdżam do Warszawy, 24 sierpnia w Kinotece w Warszawie będzie spotkanie ze mną oraz z Tomkiem. Jak to daleko, będziemy opowiadać o Afryce. Tomek przejechał Afrykę z północy na południe. Ja próbowałem przejechać z południa na północ. Tematyka, dlaczego Afryka niszczy. Z tego co wiem, liczba miejsc jest ograniczona, więc całe wydarzenie odbędzie się od godziny 17 do godziny 19. Będzie prezentacja moja, będzie prezentacja Tomka. Miejmy nadzieję, że fajnie uda się to przeprowadzić. Będzie to jedyne spotkanie w Polsce ze mną w tym roku z widzami, ponieważ nie jestem w stanie zrobić tego na dłużej. Szykuję się na kolejną podróż. Link do wydarzenia na Facebooku zostawiam w opisie. Zapisujcie się, przychodźcie licznie do warszawskiej, moi drodzy, Kinoteki. Ja się z tego miejsca z wami żegnam. Chciałem podziękować wszystkim, którzy byli podczas tej podróży, którzy wspierali mnie dobrym słowem, którzy wspierali mnie w kwestii sponsorów. Chciałem podziękować wszystkim, którzy oglądali reklamy, komentowali, lajkowali, byli ze mną przez całą podróż i mówię, jestem zadowolony. Dzięki, jesteście naprawdę najlepszymi widzami. Afryka zmęczyła. Czy pojadę kiedyś do Afryki? Na pewno, ale na pewno nie w tym momencie, ponieważ chciałbym sobie troszkę odpocząć psychicznie od tego całego syfu, można powiedzieć, w cudzysłowie, który tam się znajduje. Jeśli odpocznę, może kiedyś pojadę. Widzimy się, moi drodzy, w kolejnym odcinku. Oczywiście widzimy się we wtorek w Warszawie. Pozdrawiam serdecznie. Do zobaczenia. Siemano. Myself wondering, what did happen to the last 10?
ran away with my life, fast forward, never turn back again. It's kind of funny that the more we pass time, the more we need to set them rewind. And 19 was the year I had to leave you, but now I'm seeing all the signs. Is this really happening? I can't believe.